Cześć, mówi Falka, witam na kanale Woman in Corset. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim vlogiem, ponieważ idę się tatuować. Jestem właśnie na Pradze, na ulicy Brzeskiej i idę do studia Przenikanie, w którym jestem umówiona na tatuaż. Spróbuję Wam zrobić trochę kilka przebitek z procesu tatuowania, pewnie jakoś bardzo dużo nie, ale pomyślałam, że będzie dla Was ciekawe, jeśli nagrałam taki krótki materiał z tego, jak się dziaram. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać, oglądajcie dalej. Mamy Brzeską 18, więc gdzieś tutaj powinno być studio tatuażu, do którego idę się dziarać. Ponieważ jestem nieśmiałą bułą, to oczywiście nie chciałam przeszkadzać w trakcie pracy nagrywaniem i wiecie, wciskaniem tam telefonu gdzieś tam, więc trochę Wam przybliżę, jak cały proces wyglądał słownie. Prace oczywiście zaczęłyśmy od pracy nad projektem i potem nad rozmieszczeniem wzoru na ręce. No, potem Gryzak przeniosła wszystko na kalkę i odbijałyśmy wzór na ręce. I tak wygląda gotowy wzór. No i teraz możemy przechodzić do tatuowania. Ponieważ generalnie nie nagrywałam tatuowania ze względów higienicznych, ze względu na to, że generalnie byłam trochę skupiona na tym, że mi dziabią skórę, więc tutaj zamiast tatuowania wyobraźcie sobie, że jest proces 4-godzinny, a ja Wam pokażę część portfolio Gryzaka, ponieważ uważam, że jest warte obejrzenia, także obejrzyjcie sobie, a zaraz zaprezentuję Wam gotowy tatuaż, także taki śmieszny vlog dzisiaj. A jeśli chodzi o mój tatuaż, to tutaj macie gotowe, skończone dzieło. Zajęło nam to całkiem sprawnie, chyba szybciej niż się spodziewałam. I był to chyba jeden z najmniej bolesnych tatuaży, jakie miałam, aż byłam zdziwiona, bo naprawdę było do wytrzymania. Okej, nie sfilmowałam Wam za dużo w trakcie, bo trochę szczerze mówiąc odjechałam i byłam jakoś tak, nie wiem, nie chciałam rozpraszać tatuażysty w trakcie pracy, wiecie, bo jednak jest takie... poważne zajęcie i twórcze, także widzieliście, tatuaż jest skończony, trochę mi jest słabo teraz, więc nie wiem, czy mówię spójnie, ale tak wygląda kontynuacja wreszcie po 4 latach mojego rękawa. Zbierałam się do tego tatuażu już dobre kilka lat i generalnie chcę kontynuować ten tatuaż, a tak to na razie będziemy się goić. Na razie mam sztuczną skórę założoną, tak zwaną second skin, którą się trzyma kilka dni, a potem będę smarować i dbać. I tak do castle party myślę, że już będzie w miarę zagojone. Na razie kolor się trochę różni od tego, co miałam poprzednio, ale to za kilka miesięcy powinno się wyrównać i wszystko będzie fajnie wyglądać. Także jeśli podobał Wam się film, zostawcie mi szpony w górę. Zapraszam do subskrybowania moich wszystkich social mediów i odwiedźcie koniecznie Gryzak Art, moją tatuażystkę, na Instagramie. Linki będziecie mieli w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!